Życie konsekrowane jest żywym znakiem poszukiwania Boga, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który w asyście około 20 kapłanów uczcił 2 lutego w Bielsku-Białej Dzień Życia Konsekrowanego. W bielskim kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa modliło się około 100 sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni działających na Podbeskidziu zgromadzeń i instytutów zakonnych. W homilii biskup Rakoczy przypomniał, że w roku wiary osoby konsekrowane zostały szczególnie zachęcone przez Ojca Świętego Benedykta XVI i Kościół do pogłębienia swoich osobistych i wspólnotowych relacji z Bogiem. Trwajcie w wierze i łasce. Bądźcie wiarygodnymi świadkami dla Kościoła i dzisiejszego świata. Rok wiary powinien stać się rokiem odnowy i wierności, tak aby wszystkie osoby konsekrowane z entuzjazmem angażowały się w nową ewangelizację. Ordynariusz zauważył, że powołanie może onieśmielać, gdy człowiek uświadomi sobie własne słabości i ograniczenia. Dlatego pozwólmy Jezusowi, który jest prawdziwą światłością, by Jego blask zajaśniał w naszych sercach, kontynuował kaznodzieja. Biskup zaznaczył, że zakonnicy i zakonnice powinni świadczyć o pierwszeństwie Boga, żarliwym umiłowaniu Ewangelii i nie mogą przedkładać nic ponad osobistą miłość do Chrystusa i ubogich, w których On żyje. Owoce naszego życia i posługi zależą przecież od Chrystusa, od tego, jak bardzo otwieramy się na Jego światłość. To nie świat określa naszą rolę, status, tożsamość, ale sam Bóg. Musimy myśleć i mówić o sobie i naszym powołaniu tak jak święty Paweł. Niech świat tak na mnie patrzy, jak na sługę Chrystusa. W czasie Eucharystii poświęcone zostały świece gromniczne, a siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych odnowili swoje śluby zakonne. Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 61 klasztorów należących do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Żyje w nich ponad 500 sióstr. Na terenie diecezji jest też 26 męskich domów zakonnych należących do 14 zgromadzeń męskich, skupiających ponad 100 kapłanów i kilkudziesięciu braci zakonnych. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na Podbeskidziu.